Jak wcześniej wspominałem, Reksio to jest bomba pozytywnej energii. Piesek, który niesie wartości, pomaga i w wielu, wielu innych sytuacjach życiowych swoich kreskówkowych, jak również tych, które wydarzały się na lodzie i w ogrodzie i w podwórzu, pomagał innym. Stąd też Reksio. Odpowiadając na pytania często internautów na różnych forach internetowych, Reksio powstał dlatego, że Fundacja Fotopozytyw uczy... dobra, idziemy... Padło. Fundacja Fotopozytyw uczy fotografii. Uczymy robienia zdjęć, a Reksio w latach 80. był prekursorem selfie. On nawet o tym nie wiedział, ale sam sobie w czołówce filmu robił zdjęcia. I to, co się dzieje na chwilę obecną, czyli moda selfiaczków, tego każdy sobie robi, gdzie pojedzie i zobaczy. Druga bardzo ważna rzecz to jest wisienka na torcie. Rysownik pan Lechosław Marszałek mieszkał tutaj u swojego ojca. Tu zrobił małą maturę i to jest właśnie ta wisienka na torcie. Dlaczego oto ten Reksio, który jeszcze jest tajemniczo zakryty, będzie u nas w Radomiu. Kiedy powstała ta idea, kiedy tutaj na rolapie widocznym ja sobie wymyśliłem, że będzie Reksio, poszedłem do pana Stanisława Tarkowskiego, przedstawiłem mu tą ideę, zaraziłem go tą ideą. A pan Stanisław Tarkowski tą ideę pozytywnej energii rozlał na ludzi, którzy pomagają nam w realizacji tej rzeźby. Bo gdyby nie te dobre serca, gdyby nie otworzyli się na głowę na to, żeby ten Reksio tutaj był, to jego by tu nie było. Tak naprawdę dziękujemy panu Andrzejowi Gajkowi, dziękujemy pani Martynie, dziękujemy też panu Mariuszowi, dziękujemy tym wszystkim, którzy tutaj są wymienieni na tym rolapie, a za chwilę będzie tablica jakby dziękująca fundatorom tej rzeźby. Po to i wyłącznie, żeby społeczeństwo radomszańskie miało swojego Reksia, bo niewątpliwie będzie to wielką atrakcją turystyczną i miasta, i powiatu radomszańskiego. Moim takim skromnym podziękowaniem to są statuetki, bo dzisiaj tak naprawdę obchodzimy 3 lata powstania fundacji. Tak naprawdę 10 października to było, ale przy okazji tego Reksia pozwoliłem sobie dzisiaj podziękować ludziom, którzy nas wspierają przez 3 lata. Nie tylko przy tym działaniu, ale również 3 lata. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować statuetką Złotej Rolki, największym wyróżnieniem fundacji, panu Stanisławu Tarkowskiemu. Proszę bardzo. Tutaj też, o tak, ręka albo żółwik. Tak? Nie ta, bo po kolei tutaj będziemy mieli problem, aczkolwiek za chwilę. Proszę bardzo. Z całego serca chciałbym podziękować panu Andrzejowi Gajkowi, który bez tej osoby również fundacja by nie mogła poradzić sobie. Proszę bardzo, na podstawę. Tutaj proszę bardzo, podziękowania. Dziękuję raz jeszcze. Żółwik. Chciałbym serdecznie podziękować osobie, z którą fundacja bardzo długo współpracuje. Działamy na tych samych płaszczyznach. Działamy dla społeczeństwa lokalnego i nie tylko. Patryk Kamiński. Zapraszam tutaj do mnie. Proszę bardzo, statuetkę. Ciaczki właśnie z tym Reksiem. Zapraszamy każdego indywidualnie. Zapraszam wszystkich tutaj. Wspólnie odsłonimy tego naszego Reksia. Zajęte ręce można włożyć tutaj na siedzonka, bo te krzesełka służą też trudnym podróżnikom, żeby przyjść, usiąść i zrobić sobie zdjęcie, albo właśnie na laptopie. Zapraszamy Martyna. Mamy tutaj pan Andrzej gdzieś chwilowo się schował. To co, ściągamy z niego? Tak, do tyłu go ściągamy, momencik. Panie Andrzeju, zapraszamy tutaj, do tyłu ciągniemy. Patryk, chodź! Jeszcze to wszyscy, wielki sukces, popatrzymy na prawo, różek, o, wsiadę się na tapkę, moment, i do tyłu, tadam, mamy Reksia, brawo! Tak oto ten nasz piesek wygląda, pozuje dla państwa, no i robimy pierwszego selfiaczka, tak, albo zdjęcie zbiorowe. Nie?